orzeszki i syr, gouda syr, mikrowany. Oh, never in my life did I want to see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm reeling when I get it. I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? I Tyson to jeden z istotnych, najważniejszych gołębi rozbudowy, który nadal żyje, ma się bardzo w dobrej kondycji, lepszy już. Witamy serdecznie hodowców wszystkich i hodowczynie w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrowienia dla kraju. Pan Roland i Denis Faber, czyli rodzina wybitna, znakomici hodowcy, przede wszystkim bardzo znani w Polsce. Hodowcy, którzy są również rozpoznawali na międzynarodowej arenie, czyli Chiny, USA i tak dalej, bo między innymi 557, czyli podstawowa 17-letnia najważniejsza samica rozpłodowa, tam zasłynęła w Chinach. Dzisiaj o tym opowiemy. Opowiemy o dwóch gołębiach olimpijskich, które reprezentowały Niemcy w Belgii na olimpiadzie. Zaprezentujemy hodowcy tą 557, bo ona jeszcze żyje, ma 17 lat. Zaprezentujemy ją. Ale panie Rolandzie, no tutaj od dwóch lat, jak dobrze pamiętam, może roku wstecz, nie było żadnej firmy, jeszcze nikt tu nie kręcił filmów. Ja was zawsze kojarzyłem z materiału wideo, gdzie tutaj był wideolotnik bądź tornado. A jak to wygląda u was teraz? Jak ten sezon 2022, jak u was rozpoczęcie tego sezonu? No, rozpoczęcie tego sezonu jest bardzo dobre, można powiedzieć, bo wynik na razie, wyniki są bardzo dobre. Jedyne co troszkę brakuje tych pierwszych konkursów, bo w tamtym roku było ich bardzo, bardzo dużo i myślę, że w tym roku może z innym wynikiem, jak chodzi o końcowy wynik, będzie jeszcze lepszy jak tamtym roku. Ja tylko dodam, że dzisiejszy materiał wideo jest materiałem na pewno bardzo dobrze zbudowanym, bo my skupiliśmy się, już nagrywamy w sumie początek filmu, a już to jest tak naprawdę kręcony na sam koniec materiał, ponieważ dzisiaj na tym materiale wideo będziecie mogli zobaczyć wyniki 557 i jej dzieci, wnuków i prawnuków, bo 557, czyli ta główna samica rozpłodowa, wydała 200 razy pierwszy konkurs. Zaprezentujemy Tysona, czyli gołębia z 09 roku. Tak. Tyson, czyli powiem szczerze, jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych gołębi waszej hodowli. Pokażemy 655, jego brata. Czyli będzie to materiał dość bardzo fajnie zbudowany, ale ja jeszcze zanim będziemy przechodzić do dalszej prezentacji filmu, panie Rolandzie, wy tutaj do Niemiec sprowadziliście się, czyli pan dokładnie, sprowadził się w 81 roku. W 89 roku rozpoczął pan tu hodowlę, czyli to jest 33 lata. Tak. No i teraz tak, skąd początek tego trzonu, tej hodowli i skąd ta 557, bo tego na tym filmie nie podzieliśmy. No, to trzeba tak powiedzieć. Początek tej hodowli był oparty na dwóch gołębnikach, co w tym czasie tam były całkiem mistrzami Niemiec, hodowcy. Tam sprowadziłem towar, gołąbki i z tymi gołąbkami po prostu szedł wynik do góry. Nie robiąc tego, na pewno by były trudności, bo tak ciężko po prostu tylko z prezentowanych gołębi coś dobrego zbudować. Jak chodzi o 557, to można powiedzieć, to jest prezent. To jest prezent. Ten prezent otrzymał Denis raz na wystawie. Starsza osoba podarowała Denisowi wuczeń, to znaczy voucher. Bon. Voucher, no, bon. Voucher. Bon na gołąbka, na dwa gołąbki, które Denis miał sobie odebrać.
Pojechaliśmy do tego hodowcy, hodowca bardzo znany, bo miał pierwszego ptaka na całe Niemcy. Tam żeśmy otrzymali dwa gołąbki, to znaczy siostrę 558, 556 i 557. Ta siostra się zgubiła koło domu. 557 została, była na lotach, zrobiła super wyniki po zmianie kierunku, bo żeśmy ze zachodu przeszli na wschód, poszła do rozpłodu i w pierwszym roku zaraz po prostu dała takiego syna, który super leciał. I od tego czasu żeśmy po prostu zobaczyli, że ta samiczka w rozpłodzie nam dużo pomoże. No bo to jest matka między innymi właśnie Tysona. Tak, to jest matka naszego Tysona 655, to po prostu naszych wybitnych gołębi. Czyli od niej się cała historia zaczęła? Od niej się zaczęła cała historia i na niej myślę, że się nie będzie kończyć, bo dzieci, prawnuki dawają dalej. My idziemy, hodowcy, do dalszej części materiału, żeby zaprezentować, ale tak w skrócie tylko. Gołębnik po prawej stronie, który jest za nami, to jest gołębnik lotowy gołębi młodych, tak? Tak. Czyli to jest gołębnik gołębi lotowych, a za nami tutaj stoi gołębnik lotowy gołębi dorosłych, czyli z tego gołębnika robicie te największe sukcesy. Tak. No i po lewej stronie, tam za nami znowu, za panem Rolandem, jest gołębnik już rozpłodowo przechowowy dla samców, bo wy samcami nie lotujecie. Tak. Czyli to są takie gołębniki, które zaprezentowaliśmy. Ten gołębnik, który prezentujemy tutaj, lotowy, tak, to jest gołębnik, z którego robicie największe sukcesy w Niemczech. Tak, to są te gołębniki, które po prostu, bo z wszystkich trzech gołębników lecą gołębie bardzo dobrze. Można to nazwać teraz gołębnikiem, bo najpierw to były garaże z blachy, ale przebudowane na gołębnik. Ale widać, że to funkcjonuje, bo jakby to nie funkcjonowało, to by tych wyników nie było. No właśnie, to jest podstawa, nieważne z czego, ważne, żeby była wentylacja, żeby była dobra obiekt cyrkulacji powietrza, no bo od tego jest zależny wynik. Tak. Podróże kształcą, jeżdżąc po różnych hodowlach, z wieloma rzeczami możemy się spotkać, a ja, kiedy tutaj stoję i nagrywam materiał, zaskoczył mnie Denis tym, co podajesz gołębiom. Co tutaj jest w tym pojemniczku? Tak, dajemy, bo są, no, teraz jest, no, drugi połowa sezon i one dostają orzeszki i syr, gouda syr, który jest miksowany na mikser i one dostają tak. O, przeciwko 1 do 3 gram na gołębie na każdy trening, ale teraz to jest około 2 gram, jak gołębie dostają. I one to znają jako młode i one z tego powodu, że one mają trochę, no, jeszcze więcej energii. Czyli to jest tłuszcz i energia jakby zawarta, tak, poprzez ser i orzeszki ziemne. Tak, dokładnie. Dobra, okej, bardzo fajne rozwiązanie. Dwa do jednego. Czyli bardzo powiedzmy jak... Dwie porcje orzeszków, jedna porcja syru. Aha, będziesz to dawał od razu gołębiom teraz? Tak, teraz. Pokażę ci. Oni już czekają. To jest smakołyk, nie, dla nich. Szczerze, bardzo fajne rozwiązanie. A nie dajecie tego podczas zakończenia karmienia? Nie, jak one już dostają normalny pokarm i one dostają to jako dodatkowo, bo jak my dają jako pierwszy, to one, no, nie jedzą tak. Karmy, tylko tak, jedzą to, smakołyk. Tak. Okej, okay. A jeżeli byśmy dalej... Aha, no bo teraz tak, ty teraz, Denis, nie dawałeś gołębiom jeść. Tak, one już dostają. Ale dawałeś rano, czy teraz dawałeś? Rano. A, i teraz po południu jako smakołyk tylko, tak, dodatkowo. A, super. Dokładnie. Zawsze hodowcy coś ciekawego się można dowiedzieć. A no to widać, że dodatkowo, że jest smakołykiem, to jeszcze bym powiedział, jest
dużą dawką energii. No to od razu pytanie, jeżeli duża dawka energii, to kiedy macie lot najbliższy 500? Najbliższy 500 na... Bo teraz 300 miał. Za 3 tygodnie. Aha. Normalnie. Ale teraz jest lot odwołany. Można, że mamy poniedziałek lot, ale jeszcze nie wiadomo. Okej. Okay. No, znaczy, ja. Będzie lot pod wiatr i 300 km pod wiatr jest na pewno gorszym lotem niż 500 z wiatrem. No. Tutaj jeszcze dodam taką informację, że są to gołębie młode na Wojlerze. Młode, które będą uczestniczyły w lotach 2022. No i teraz metoda. Zaciemnianie, niezaciemnianie. Jak to wygląda? Przyciemniamy gołębie młode. To znaczy gołębie młode są przyciemniane do około 15 czerwca. Z tym, żeby po prostu wstrzymać pierzenie. No i można bez niczego później je na 300 km dać. To jest sens tego, co będzie. A młodym też dajecie taki ser z orzeszkami? Jak wiemy, że na przykład będzie lot gorszy, to znaczy gorszy, po prostu cięższy, no to dodajemy taki, szczególnie żeby je przyzwyczaić już do lotowania później jak na stary, żeby się nauczyły od nich. Dzieci uczą się najszybciej i to stosujemy też u tych dzieci. Hodowla Rolanda i Denisa Faber była prezentowana wielokrotnie, ale nigdy na filmach, materiałach, wideo, kiedy nawet były tu inne firmy, nie zobaczyłem tego pomieszczenia tak jak teraz, czyli pomieszczenie, gdzie są wszystkie najważniejsze statuetki, nagrody, wyróżnienia i podziękowania, no między innymi nawet z Chin. Roland czy Denis, jakbyście mogli powiedzieć, co tutaj jest, co w tym pomieszczeniu się znajduje, bo tak bym powiedział, to jest takie biuro czy pokój gościnny dla hodowców. No, w krótkim, w jednym zdaniu można powiedzieć, to jest zarobek gołębi, które po prostu nagrody, które zdobyły na naszej kadencji, na szczeblu regionalnym, nacjonalnym. I można powiedzieć tak samo w innych częściach świata. Za Denisem są nagrody najważniejsze, czyli jakby można wytłumaczyć hodowcom w Polsce, co to są za nagrody, bo to są nagrody przyznawane w każdym jednym roku za zdobycie na przykład najlepszego gołębia, za zdobycie najlepszego wyniku, ale dokładnie jak to wygląda, jak się to prezentuje w tych kategoriach? No tutaj te nagrody, które się tutaj znajdują na tej ścianie, to są nagrody na szczeblu regionalnym wygrane albo na szczeblu narodowym. Tu są częściowo i tak samo tutaj są. No trochę już nie ma miejsca, no ale na to zawsze miejsce będzie. Dokładnie. Od góry te, co są statuetki, to co to za statuetki są? To są po prostu na szczeblu narodowym, że w pierwszej dziesiątce jakieś miejsce żeśmy tam mieli. Okej. Okay. A tam za wami jeszcze co widziałem te statuetki? Tak samo, to są na szczeblu regionalnym albo Niemiec, tak samo i tam też. Aha, czyli tak naprawdę... Nawet są, widzicie, hodowcy, dyplomy i puchary, które nawet nie są jakby wszystkie wystawione, bo no nie ma miejsca na to. Tak. Okej. Okay, tutaj jeżeli chodzi teraz o puchar, jeden z większych takich... No tutaj jak chodzi o tą nagrodę, to że ja na przykład tak samo i Denis, żeśmy się bardzo cieszyli, to żeśmy The Dive w 16 roku żeśmy byli najlepszym gołębnikiem tutaj w Niemczech. Tu żeśmy byli Superstar w miesiącu w maju. Tak, Superstar w miesiącu maju, a tam żeśmy byli... No to jest drugie najlepsze miejsce na rok i tutaj też jak byliśmy najlepszy hodowcą w Niemczech, Golden Dive. Tu Srebrny Dive znaczy najlepszy hodowca na cały rok daleki dystans i na średni dystans. Okej, okay. A wracając jeszcze do pucharu tego, który tam mówimy z Belgii, który został przyznany, to wchodząc do tego pomieszczenia, panie Rolandzie powiedział do mnie tak: Wiktor, to jest jedna z ważniejszych dla nas statuetek. Tak, bo to jest po prostu dowód
w roku 2016, co żeśmy po prostu to zdobyli. I to nie jest tak łatwo zdobyć. Nie zdarza się każdego roku, żeby takie coś zdobyć. Czyli można powiedzieć, takich wszystkich najważniejszych statuetek, jakie znajdują się w tym pomieszczeniu, to będzie ta najważniejsza? No, można to tak nazwać, nie? Tak, tak. I nasze dwa olimpijki. No. Tak, tak. I dwie olimpijki, które tam się znajdują z tyłu. Czyli no, to, co już znamy, FCI, czyli olimpiada tu jest w Belgii, Bruksela. I też w Belgii, Bruksela 2017 tak. rok, tylko tu jest kategoria Sport D. I sport... All round. A, okej. Okay. No, all round i naroczne. I naroczne, dokładnie. Ale wiem, że jeszcze to nie wszystkie te nagrody, bo to są nagrody za sport, ale są jeszcze podziękowania. I tu rozmawiając z panem Rolandem, pan do mnie powiedział tak, mówi: Wiktor, największym sukcesem hodowli jest to, gdy hodowca dzwoni i mówi: słuchaj, po tym gołębiu mam najlepszego gołębia, na przykład w Polsce, najlepszego gołębia, tak, w przypadku Tomka Rumińskiego. Tak, jest dużo przykładów, że hodowcy z naszymi gołębiami zrobili bardzo dobry wynik. Jednym z przykładów tutaj jest syn dzieci, tam podejść, dzieci po 557. Dzieci i wnuki po 557 zdobyły tam czołowe miejsca. Ta osoba się nie podziękowała, tylko napisała, bo z tym podziękowaniem to tak tyle nie zrozumiał. Dokładnie, czyli to jest podziękowanie z Chin? Z Chin. Chin, tak. Podziękowanie z Chin za dziecko po 557. Za wnuki na pewno. Za wnuki, bo dziecko bezpośrednio po 557 tam nie szło. A, czyli wnuki wszystkie wnuki, były sprzedawane. Tak, tak. Bo tutaj właśnie z tym 557 rozmawialiśmy, że wy raczej ograniczaliście sprzedaż ze względu na to, że były to dla was zbyt cenne gołębie pod kątem sportowo-rywalizacji czysto. Tak, no bo 557 żeśmy bardzo mało żeśmy sprzedali albo oddali gołębi, bo te gołębie żeśmy zostawiali i żeśmy dawali do rozpłodu. I częściowo większość tych gołębi znajduje się dalej w rozpłodzie i daje po prostu dzieci, które pomagają nam zdobywać nagrody. No i właśnie, teraz 557 na chwilę obecną już nie jest płodna. Ona jest samicą, która już no, ze względu na wiek swój. Tak. Jeżeli chodzi o Tysona, również nie jest płodny, czyli tak naprawdę cały ciężar wartości jakby największej genetycznej przechodzi na tego 665. Tak, 655. 655, przepraszam. 655, ale tak samo są bracia, siostry od Tysona. Bracia, siostry od 655, które dawają super gołębie. 655 wydaje po prostu gołąbki, które nadal dawają dobre gołębie. Już dzieci po tym 655. I to jest najbardziej istotne w hodowli, jak gołębie po prostu dalej przekazują. Bo jak tego nie będzie, to po prostu się skończy wszystko. A ta rodzina naprawdę super gołębie daje. Czyli tutaj hodowcy raz zaprezentujemy 655, Denis przyniósł go. No i historia, 655 jest bratem do Tysona, tak? Półbratem. Był półbratem, przepraszam. No, ja zawsze mówiłem tak na temat 557. Chcąc mieć dobrego samca rozpłodowego, trzeba sparzyć z 557 i będzie automatycznie dobrym rozpłodowcem. A wszystko zależy od niej. No bo ona obojętnie jakiego samczyka miała, super gołębie dała. Nie tylko z jednym, z dwoma albo z trzema. Obojętnie co sparowałem, dobre gołębie wyszły. To znaczy widać, gdzie te pochodzenie się wywodzi. Te geny się wywodzą. To jest hodowcy 655. No. Czyli na chwilę obecną mogę użyć takiego określenia, wasz najważniejszy, najlepszy podstawa waszego gołębnika rozpłodowego ze względu na to, że jest to gołąb płodny. Tak, tak, że jest płodny. Można dodać, że bracia od niego tak samo są super rozpłodowymi, ale jak to powiedzieć, nie idzie na tematy różnych gołębi mówić, bo tyle i tyle gołębi by trzeba było wymienić. No ale dzieci po nim są bardzo dobrze. W tamtym roku 526 był druga najlepsza samica roczny w całych Niemczech i 487 też wnuczka po nim był jeden z najlepszych rocznych na
na tę wystawę w Gołębie w Niemczech. Tak, to jako młody 6-6, jako roczna 14-14 i w tym roku też 4-4. 4-4, no, że to, po prostu... Was tych najlepszych rocznych samiców w Niemczech są, ja zaś wnuki no, do niego. Że można powiedzieć, po dzieciach od niego, dawają super gołębie dalej. No, choć on się skończy, na pewno będzie szkoda, ale do tej pory w tym roku, żeśmy mieli, mamy parę dzieci, myślę, że to dalej wszędzie będzie jeszcze trwało trochę. 655 jest z roku którego? 09, czyli 13-letni. Tak, tak. No, to już tak naprawdę historia tak. Może no. Za rok, za dwa, zaczy się znowu powtórzyć jak z Tysonem i z... Tak, no tak samo jak z gołębiami, tak samo z ludźmi. Dokładnie. Pokazując tutaj tą hodowlę i tak dalej, pokazując te puchary, to u Was w gołębniku lotowym dominują samice. I o tym będziemy za chwilę pokazywać, będziemy pokazywać wyniki, ale co zadecydowało Waszej hodowli, by lotować samicami? Po prostu zadecydował czas. Czas, który trzeba poświęcić do gołębi, żeby mieć wynik. Lotując tylko samicami, albo samcami, tak samo żeśmy lotowali ze samczykami, super wyniki były, ale żeśmy po prostu się zdecydowali na samiczki, tylko na samiczki ze względu czasu, bo pracując na 3 zmiany, Denisa teraz, Denis tutaj nie mieszka, nie idzie to wszystko ogarnąć, to żona wypuści na przykład tylko te samiczki, robią oblot, ona może iść do pracy. Jak one wejdą do gołębnika, albo kiedy wejdą, no to jest obojętnie, a tak to znowu by nie szło zrobić oblotu do samców, bo po prostu ten czas na to nie pozwala, bo każdego tygodnia inaczej pracuje, pierwsza, druga, trzecia zmiana, no ciężko to wszystko pogodzić. No tak, no to jest to, o czym mówimy, trzeba dobrać taką metodę, do jakiej jesteś w stanie zrobić mistrza. Tak, takżeśmy się zdecydowali na tą metodę i ta metoda funkcjonuje u nas. Myślę, że będzie dalej też funkcjonowała. Zaprezentujemy hodowcy w hodowli Rolanda i Denisa Faber najważniejszą samicę, która, od której to się historia rozpoczęła, czyli 557. Samica, która się pojawia w każdym jednym rodowodzie. Panie Rolandzie, co to jest za gołąb i co za sławę ten gołąb Wam przyniósł? No, bez tego gołębia byśmy byli niczym. Tak to można określić. Ten gołąbek po prostu... Jest cały gołębnik oparty na tym gołąbku. Jest to samiczka, która super leciała, no i jeszcze lepsza jest w rozpłodzie niż na lotach. Z tej samiczki wywodzą się gołębie, które naprawdę zdobyły w mistrzostwie Niemiec. Sześć olimpijczyków. Wywodzą się gołębie z rodziny, od niej po prostu wywodzą się gołębie, które zrobiły już więcej jak 200 pierwszych konkursów. I są to gołąbki, które można, wyniki oparte na wynikach, co można samemu sprawdzić. No właśnie, Denis, bo Ty prowadzisz bardzo mocno statystyki, czyli jesteś taką głową komputera jakby tutaj w tej hodowli, gdzie spisujesz i notujesz te wszystkie wyniki. I Ty, to co mi pokazywałeś, dzieci i wnuki tej samicy, tej tak? 557, zdobył już 200 pierwszych konkursów. Tak, i jeszcze nie są wszystkie pierwsze, bo o które, nie wszystkie hodowcom dają nasz feedback, to co są tylko... Pierwsze konkursy u nas i od hodowcy, które zdobyliście jakby informacje. Wiadomości, które mamy, a na pewno jest dużo więcej gołębi, które już zrobiły pierwsze konkursy, ale wiadomości nie mamy, nie mamy żadnego feedbacku od tych hodowców. No na pewno wszystkich żeśmy nie pytali, to są wyniki, które Denis sam z list wyciągnął i potwierdził, że te konkursy były zrobione. Jakbyś mógł pokazać jeszcze raz tą samicę, jest to samica, która, no powiedzmy, jest takim głównym drzewem genealogicznym, jakby od której samicy się zaczęła cała historia. I tu warto hodowcy zwrócić uwagę na to, że takie gołębie jak właśnie Tyson, jak ten 665, którego też zaprezentujemy, jak gołębie, które w tym roku i w poprzednim roku zdobywały, no dla Was, między innymi mistrzostwa, no to właśnie wszystko jest, wywodzi się właśnie między innymi z tej samicy. Tak, no można powiedzieć 90% gołębi, które
brały udział w naszych mistrzostwach, wszystkie ogólnie, to wywodzą się z tej samicy albo po dzieciach od tej samicy. Prezentowaliśmy 557, czyli główną samicę zarodową w całej hodowli, od której to się historia rozpoczęła. Prezentujemy hodowcy jednego z bardziej znanych gołębi w Polsce, czyli Tysona. Tyson, gołąb na chwilę obecną ile? 16-letni? Nie, 08, czyli 14-letni. 14-letni Tyson to jeden z istotnych, najważniejszych gołębi rozpłodowych. Jest to gołąb, który nadal żyje, ma się bardzo w dobrej kondycji, lecz już jest niepłodny. Tak, już po prostu ostatnie 2 lata żeśmy nie było możliwości, żeby po prostu były młode koniki. No i teraz po prostu żyje sobie na emeryturze tutaj u nas. To jest Tyson. Sukcesy, referencje Tysona na chwilę obecną, panie Rolandzie? No, Tyson był trzecim najlepszym ptakiem całych Niemiec. Syn był drugi najlepszy, Kamil? Tak, syn od niego był drugi najlepszy, siostra od niego, bo po prostu to cała rodzina ciągnie się jako czerwony pasek przez wszystkie nasze gołębie. Robi to robotę, tym bardziej, że jest to gołąb lotowy i rozpłodowy. Tak, on super leciał, ale jeszcze najlepiej było, że on super gołębie dawał. I to jest ten najważniejszy punkt naszej hodowli, że te gołębie po tej 557, nie że one tylko lecą, ale one tak samo są super w rozpłodzie. Nie będąc ich tutaj, no, by te wyniki tak nie wyglądały. Teraz mam 213, jest nazwisko Olympic Mariola, od mama. Tak. No i ona była w Brukseli w kategorii D, olimpijczyka dla Niemczech. I zaś teraz wnuczka od niego, Maria, bo jest jeden z naszych najlepszych, no, lotowa samica. Też zrobił pierwszy, drugi, trzeci, czwarty konkurs. No. Olympic Mariola to jest samica, którą teraz hodowcy prezentujemy. A za Denisem znajduje się hodowcy dyplom i puchar FCI z olimpiady w Brukseli w Belgii w 2017 roku. To tak naprawdę nie jeden olimpijczyk, bo olimpijczyków mieliście 2 olimpijskie gołębie. I teraz, co ciekawostka, przed dosłownie kilkoma sekundami prezentowaliśmy 655, a teraz się dowiedziałem w trakcie nagrywania materiału, że dzieckiem 655 była właśnie samica ta 857? Tak. To jest właśnie olimpika również. Tak. I jest córka od 655. Czyli ta 857 hodowcy, którą tutaj, właśnie pan Roland prezentuje, to jest właśnie córka 655, czyli jednego z waszych teraz podstawowych samców rozpłodowych, następców po Tysonie, ale tym samym, no, jest jeszcze olimpijczyk, który, no, ten, którego teraz Denis prezentuje, również jest takim podstawowym gołębiem, bo z tego gołębia już też się gołębie pokazują. Tak, dokładnie. No, jajko znieś. Ona jajko znieś. Także hodowcy, tak się, bo to jest samiczka, tak się hodowcy prezentuje. No a właśnie propos tych wyników, bo kiedy ją przynieśliście, pan do mnie powiedział, że jest to samica, która już zaczęła pokazywać swoje wartości nie tylko lotowe, tylko rozpłodowe. Tak, tak. Już parę no, wiadomości od innych hodowców żeśmy dostali, że super gołębie pociągli po tych dzieciach. No, myślę, że na pewno będą wyniki jeszcze dalej. Bo ta samiczka jest z tej rodziny, a ta rodzina daje. Dokładnie. Także hodowcy, to co jeszcze zaznaczę tylko na sam koniec, a za chwilę przejdziemy do wyników, to jest to, że najważniejszym, mi się wydaje, punktem w każdej hodowli jest zbudowanie jak najmocniejszej rodziny. I chyba to mi potwierdzi każdy jeden dobry hodowca w Polsce. To na pewno, i zawsze trzeba wynik wywodzi się z gołębnika rozpłodowego, a nie mając po prostu dobrego gołębnika rozpłodowego, to jest wynik tylko na sezon, na 2 sezony, a później jak się te gołębie lotowe skończą, to ich nie ma, a nie mając poparcia z gołębnika rozpłodowego,
są trudności, żeby coś dobrego uzyskać. Ja mogę określić w takim określeniu, w takim mogę tak to przedstawić, że jakby nie 557, to was jako Roland Dennis Faber nie byłoby na skalę świata tak znane nazwisko. No naszego wyniku by nie było, my byśmy tam byli, ale wyniku by nie było. No. Jak chodzi tutaj o tego gołąbka, co trzymam w ręku, to jest Iwan, syn Iwana od Heboca. Jest jeden z gołąbków, co żeśmy zakupili. Jesteśmy super zadowoleni, bo jest ojcem na przykład tutaj tej samiczki 73, która była najlepsza w regionie jako roczna. Jako roczna i zaś dwóch dzieci po niej też zrobiło pierwszy konkurs. Tak. Ale on był sparowany z córką od 557. I też inna córka po nim była też najlepsza w okręgu. Tak. I no, ale teraz siedzi chimio. No. Okej, a jeżeli chodzi o wracając do samicy od Herboców, czyli tą córkę Iwana, to... To jest syn Iwana. Przepraszam, syn Iwana, to on w parowaniu na 557 na dzieci... Tak. Dawał super asy. Gołębie. To jest tutaj na przykład tutaj gołąbek. Jest po prostu więcej gołąbków, które super już po nim leciały, ale zawsze był sparowany na córki od 557. Po prostu te dwie linie pasują ze sobą. Tutaj prezentuję samiczkę 171. Która była i jest jedna z najszybszych gołębi, jakie żeśmy tutaj wyprodukowali, jak to można tak nazwać. Jest to córka od brata 655, tak samo ta rodzina 557. Ta samiczka leciała prawie zawsze na pierwszej stronie listy. I zrobiła w tamtym roku 13 konkursów. I wszystkie na pierwszej stronie listy. No, że takiego gołąbka no, jest bardzo rzadko żeśmy mieli. Bo już lepiej można, nie można, można powiedzieć. No, ja mam w ręce 119090. To jest syn od 655. I on jest... On nie był lotowany, był późny młody. Tak. I jest teraz ojciec do 526, który był w tamtym roku druga najlepsza roczna w całych Niemczech. To znaczy cała rodzina znowu i związana jest z 551, 655 i wywodzą się gołąbki, które aktualnie super lecą i super dawają. No tutaj mam w ręku samiczkę czystą 349, która super leciała, super wyniki zrobiła, szczególnie bardzo szybka samica. I to, co teraz najbardziej nas cieszy, jest super samiczką w rozpłodzie, bo aktualnie dwie córki. Dwie córki należy do naszej pięć najlepszych roczne. Syn, dwuletni syn. Zdobył w tamtym roku też pierwszy konkurs okręgowy na naszym, no, jak się nazywa, Satellite Loft. No. And u nas też inna córka, 767, był 25 w całych Niemczech w tamtym roku i z czterymi różnymi samców było porównane. Mm-hmm. I wywodzi się to 349 od... Ojciec jest 477. Tak, i to jest syn od 557. Razem z Kamilem. Tak, tu jest ojciec od niej, Kamil, który był drugim najlepszym rocznym w całych Niemczech. I syn od Tysona? Syn od Tysona. A, czyli to, co teraz trzyma w ręku Dennis, to jest syn Tysona, ojciec... Od 449. I był sam drugi najlepszy w Niemczech. Dziadek był trzeci najlepszy w Niemczech i 557 jest dwa razy
Tak. Od ojca strona. Czyli znowu powtarzamy to samo. Powtarza się rodzina. 557. Czyli zobaczcie, w kółko powtarzamy jedno i to samo, ale w rzeczywistości wszystko jakby to pokazuje, że ten 557 jest najlepszą samicą w rozpłodzie i nie bez powodu tak się stało, no bo ona wydała, to co mówiliśmy, ponad 200 pierwszych konkursów na szczeblu dziecko i wnuk. Tak, tak. No i tutaj są te wnuki i dzieci od niej, które dalej dawają i myślę, że to nie były ostatnie pierwsze konkursy. Mamy coś innego w ręku, jak chodzi o barwę, ale teraz nie chodzi o barwę, tylko o lajstung. Po tym gołąbku on sam był najlepszym młodym. Najlepszy młody na Van Robays mistrzostwo. Na mistrzostwo Van Robays w całych Niemczech. On już wydał 7 gołąbków, które zrobiły pierwszy konkurs, ale on pochodzi. Też jest ta linia 557, bo ojciec jego jest brat Tysona. Brat Tysona, a matka była zakupiona po najlepszym olimpijczyku Niemiec, Acuro, który zdobył 7 pierwszych konkursów. A on wydaje naprawdę każdego roku super gołąbki, które lecą u nas. Bo 7 pierwszych konkursów, no też jest, nie ma za dużo bezpośrednio takich gołębi, żeby dali. Dokładnie, no 7 razy pierwszym to... No. Ja mam w ręce Tamaria 280, która jest wnuczka od Olympic Mariola i ona też zdobył pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty konkurs i no. Jest też teraz pierwszy rok w rozpłodzie. No jest po prostu też z tej rodziny 557 po dwóch stron. Z obu dwóch stron. A, czyli od strony ojca i matki. Tak. Tutaj mam samczyka, który u nas super leciał, bo był drugim najlepszym rocznym. Teraz znajduje się w rozpłodzie i będzie się dalej tam znajdował, bo wydał już na przykład 2 gołąbki, które wygrały regionalne loty. Regionalne loty. Wywodzi się ten gołąbek z gołębi dalekodystansowych, bo jego półsiostra, tak? Półsiostra, tak. Półsiostra była jeden z najlepszych gołębi w Niemczech na dalekie dystanse. Na dalekie dystanse. I widać, że po prostu jak pogody są nie takie, jak powinno i podwiat, że te gołąbki zawsze są z przodu. No ja mam w ręce 168, jest pełny brat do Tysona. Też zrobił jako sam na locie pierwszy konkurs, był najlepszy u nas w oddziele i wydał super gołębie. No, wydał super gołębie. No, 3 samiczki w jednym roku od niego leciały Zweistellig, to znaczy 12-13 konkursów po nim. W Polsce każdy hodowca ma świadomość tego, że Roland i Denis Faber to osoby, które współpracują z firmą Roomfield 15 lat? 15. No, na pewno. Alfred Berger, czyli wasz dobry przyjaciel, kolega, osoba, która przede wszystkim jest menadżerem Roomfielda, jednocześnie przyjacielem waszym, bo też waszymi gołębiami lotuje i to z dobrymi sukcesami. Zresztą za chwilę zobaczymy to w wynikach. Denis, no i panie Rolandzie, jakbyście mogli powiedzieć, dlaczego Roomfield, jakie sukcesy z tym Roomfieldem osiągacie? No a przede wszystkim jakbyście mogli jakąś wskazówkę i chociaż jedną, jedyną podpowiedź dać. No bo sama, ja tak dodam, Monika Stolarska robi w Polsce bardzo dobry i duży marketing. Ludzie i hodowcy wiedzą co, kiedy podawać, wiedzą które suplementy na co są. Ale wy może jako osoby, które osiągacie super sukcesy, jakąś wskazówkę dla tych hodowców w Polsce? No, jedną wskazówkę. Jedna wskazówka to są produkty Renfrieda, które ogólnie po prostu zalecamy i sami stosujemy. I bez tych produktów tego wyniku by też nie było. Są ludzie, to znaczy hodowcy, są gołębie, gołębnik i po prostu produkty, które zalecamy i które stosujemy, żeby odpowiedni wynik otrzymać. Jeden z tych produktów, które byśmy zalecali, to ja bym powiedział Rotosan.
Rotosol, jakbym miał jeden produkt podać, jest produktem, którego używamy po locie, szczególnie u nas te loty. Zawsze pod wiatr? Zawsze pod wiatr, zawsze wymagają siły od gołębi, żeby je zregenerować. Ten produkt jest używany. Na pewno jest inne produkty, tak same są ważne, Carni Speed albo tego, ale ten produkt bym po prostu zalecił każdego, jak nie może sobie pozwolić na większość, na całą paletę tych produktów. Rotosal jakie ma działanie? W sensie jakiej ma... Rotosal ma po prostu za zadanie regeneracja organizmu po locie. To znaczy, żeby gołębie jak najszybciej doszły do sił, do tych sił, które miały przed lotem. Ja tutaj dodam tylko hodowcy o to, żeby ktoś z oglądających nie odebrał tego filmu, że robimy typowo taką reklamę Roomfielda. Pokazujemy hodowcy tylko to, że Roland Dennis Faber, jak ja 10 lat temu pierwsze filmy oglądałem nawet z waszej hodowli, to wy już wtedy Roomfielda pokazywaliście. Jesteście bez Roomfielda, jak to jakbym to mógł użyć, nie macie tych wyników, nie macie tych sukcesów. No na pewno i jest po prostu... Teraz nie jako reklama, tylko jako pomoc dla wszystkich hodowców, jakby mieli zdecydować, jakie produkty trzeba używać. Dokładnie. Tym bardziej, że akurat z tych produktów, jeszcze tak dodam, że jest tutaj betamin forte, czyli aminokwas dla gołębi w okresie lotowym, coś na podobieństwo toliaminu forte, bo często hodowcy to porównują. Betamin forte ma bardzo dużą zawartość właśnie witaminy B. Jest to elektrolit i aminokwasy. A jeszcze mamy tutaj hodowcy MUM, czyli produkt energetyczny przed lotami. Tak. Rotosal, czyli to na regenerację, to żeby szybko gołębia wzmocnić. No i Carni Speed, czyli L-karnityna, zamiana tłuszczy na energię, jak to w prostym języku wytłumaczyć. Krótko tylko do tej karnityny, do Carni Speed. Jak się go podaje, to się go podaje przez dłuższy okres czasu i każdego dnia w czasie sezonu, bo tylko jeden albo dwa dni po prostu nie ma sensu, nie zrobi tego zadania. A w które dni dajecie Carni Speed? Dzień z powrotem do... Czwartku? Do dnia przed wkładaniem. A, czyli prawie codziennie. Tak, codziennie Carni Speed. 6 dni. Bo jak się poda Carni Speed tylko przez 2 dni albo 3 dni, to no, po prostu to lepiej coś innego zrobić, jak to, bo to po prostu nie ma sensu. Carni Speed jest produktem, że po prostu musi być ciągle podawany. Jest to produkt, który zamienia tłuszcz na energię. A żeby tak szybko tylko wytłumaczyć hodowcom, wyobraźmy, że gołąb sobie leci 650 km. On przez pierwsze 250 km spala swoją energię. Przez kolejne 250 km spala już tkankę tłuszczową, ale tylko w momencie, gdy dajemy tą L-karnitynę, czyli tak. Carni Speed. A ostatnie 150 km spala już swoją tkankę mięśniową. Jeżeli nie damy Carni Speedu, czyli L-karnityny, no to gołąb ze swojej energii przechodzi od razu na spalanie tkanki tłuszczowej. Tak. Przepraszam, tkanki, dobrze, mięśniowej powiedziałem. No, mięśniowej. No jest po prostu ważnym produktem, wiedząc sens tego wszystkiego podawania, no to Dennis się z tym najwięcej zajmuje, ale ja myślę, że podawając to uzyska się odpowiedni wynik. Tak. Tutaj krótko o sezonie 2021, bo ten sezon się zakończył. Teraz jesteśmy w sezonie 2022. Na temat sezonu 2021 można powiedzieć, to był sezon dla nas sezonem bardzo szybkich konkursów, to znaczy pierwszych konkursów. Na 14 wkładań żeśmy 11 lotów wygrali, to znaczy zaczęliśmy z pierwszym konkursem. Były to jeszcze konkursy, dwa loty, które się powtórzyły, to znaczy pierwszy i drugi konkurs. Było by na pewno teraz w tym wypadku 13, ale jest 11 lotów, które zaczęliśmy z pierwszym konkursem. Tak samo to były gołębie, które leciały ze starszych gołębi, z rocznych gołębi i na młode tak samo. To jest prezentacja hodowcy, jak zobaczycie, najlepszych gołębi i to wygląda w ten sposób, że tutaj mamy zaprezentowane gołębie, które wygrały dany lot, czyli pierwszy lot wygrał wasz gołąb, drugi lot wasz gołąb, trzeci lot
Wasz gołąb. Oj, przepraszam, pierwszego lotu mamy tu ujęty? Nie ma. Nie, to jest pierwszy lot, bo to pisze pod dwójką. Mhm, dokładnie. Czyli jodowcy, abyście zobaczyli, jest lotów 14. Na 14 lotów wy wygraliście tych lotów 11. Tak. Czyli tylko 3 loty nie wygraliście pod takim użyciem sformułowania, że po prostu wasz gołąb wtedy nie siadł jako pierwszy na oddział. Ale był drugi. Procentowo, dokładnie, procentowo jestem zaskoczony waszą wydolnością gołębnika, bo jeżeli byśmy popatrzyli na sezon obecny, to ja tam widziałem nawet 92% bicia konkursów. Tak, i wkładamy niemałą ilość gołębi, bo wsadzamy po 80 około. Tak, średnio 80 gołębi na lot i z tego 92% wygrać, no to już jest i szczęście. Że... Ja tam właśnie widziałem, że 80 chyba jeden koszowanych było, a 75 w konkursie. Tak. Czyli tylko 6 gołębi nie zrobiło konkursu. Tak. I ten konkurs nie trwa tutaj, że tam godzinami, tylko to było 15 minut i było po konkursie. I te loty, po prostu ta konkurencja też jest tutaj, nie, że można powiedzieć, nie ma konkurencji. Bo... No Wolfgang Repper, Hans Bindacz. Tak, to są osoby, które lecą w naszym regionie, jak później ogólny wynik jest. Mhm. Ale tutaj w oddziale się nie zmierzy i nie lecą z nami. Nie? Tak, nasza grupa lotowa to są około 110 hodowców. Tak. Czyli tak jakby to porównać do Polski, to 110 hodowców wy rywalizujecie. Mhm. To jest powiedzmy około 5000 gołębi. No około 4,5 do 5, zależy jaki jest. Bo u was na przykład zauważyłem, nie ma takiej tendencji, że ktoś koszują hodowcy na loty po 150, po 250 gołębi, nie ma czegoś takiego? Nie. U was największa... Nie należymy do tych, co najwięcej koszują. Czyli 80. Tak, 80 gołębi. No bo w Polsce często się spotyka oddziały na przykład przy 100 hodowcach, że koszują około nawet 7 tysięcy gołębi, ale wynika to z tego, że no powiedzmy jakieś 10% hodowców koszuje powyżej 150 gołębi na oddział. No byśmy się cieszyli, jakby tacy byli. No i to jest właśnie to, że no troszkę inne proporcje są. No a panie Rolandzie, gdybyśmy mieli porównać sezon teraz 2022, który się rozpoczął, jak go oceniacie? Na razie go oceniamy. Jesteśmy troszkę niezadowoleni, jak chodzi o wydajność gołębnika. Jest super, bo jest średnia większa niż w tamtym roku, ale jako pierwsze konkursy. Zaczynaliśmy z drugim konkursem, z trzecim konkursem, ale... Zawsze 2 do 5 sekund. Ale można powiedzieć, są to gołębie, które zrobiły pierwszy konkurs u kolegów, która znajduje się naszych gołębi tam. Ja to cieszę. To cieszy, tak. Denis, ty masz przygotowanego laptopa i wrócimy do tej samicy 557, czyli waszej najlepszej samicy rozpłodowej. 200 konkursów pierwszych, no ktoś mógłby powiedzieć, że absurdalnie dużo, no ale to faktycznie Denis przez te parę, bo to od 2007 roku? Od 2007. Od 2007 roku, no w sumie 2007-2008, bo ona wtedy przyjechała. Tak, na początku była lotniczką, a później się okazało wybitną samicą rozpłodową. Tak. Pan Roland Faber powiedział do mnie takie słowa: Wiktor, to jest złota samica. Gdyby nie ona, nie mielibyśmy takich sukcesów. Nie byłoby złota. Może by było tylko srebrno albo brąz. Dokładnie. Jakbyś mógł pokazać to na laptopie, bo fajnie to robiłeś przez... W sumie bardzo długi okres czasu. Tu są hodowcy, zobaczcie wszystkie wyniki. No to są dzieci od 557, to są te miejsce pierwsze, ilość gołębie, na jaką miejscowości, jako konkurencji, i to jest numer z tego gołębia. I tu nas są też wnuki, też przeciwko 7000, 6000, 5600, 5400. I też tu widzisz nie tylko u nas, jeszcze na inne gołębników. Po prostu to są gołębie, które lecą na innych gołębnikach tak samo i zawierają krew 557. I ta krew 557 jest rozpowszechniona jeszcze na paru innych na pewno gołębnikach, o których nie wiemy, że zrobiły tam już pierwsze konkursy. To są tylko wiadomości, które Denis z potwierdzeniem z listy wyciągnął i można każdego gołąbka sprawdzić, czy to prawda albo nieprawda.
że te 200 konkursów jest pierwszych. No, są więcej jak 1000 pozycji do 10 miejsca. Do 10 konkursu. To są 582 no, pozycje, tu są też 450, to, i to jest nie fajne... tylko pierwszy konkurs, to drugi, pierwszy, trzeci. No. I to jest o tyle fajnie rozpisane, że tam pierwsza rubryka to jest pozycja gołębia, który zdobył jaki wynik. Później tak, dobrze mówię? Tak, dokładnie. Pierwsza rubryka to jest ten, później kolejna rubryka to jest... Konkurencja, ilość gołębi. Ilość gołębi, kolejna to jest z jakiej miejscowości. To znaczy jako konkurencja jest to oddział w regionie, naroczny, okręgu, tak, i numer gołębia. Który to zdobył? No. Gołębia, który to zdobył i później hodowca, u którego ten gołąb leciał. No. I po jakich rodzicach? I po jakich rodzicach. Dokładnie. Okay. Że można zawsze sprawdzić, po jakich rodzicach to jest, czy ta 557 się tam znajduje. No są to szczególnie wnuki i dzieci. Jest tego. I tu już wszystko pozycje. O teraz, pierwszy. To nie jest tylko powiedziane, że tyle pierwszych konkursów. Bo tam są i też dziesiąte i drugie. Tak. Okej, okay. A to teraz patrzymy na prawnuki. To są prawnuki. Tu wnuki. No, tu są wnuki. Wnuki. O, teraz mamy hodowcy wnuki. A jeszcze strona wcześniej były dzieci. Tak, dokładnie. Bezpośrednio kinder, czyli dzieci. I tu mamy hodowcy. Już wyniki dzieci bezpośrednio 557. A dzieci 557 ile zdobyły razy pierwszy konkurs? 12. 12 razy, tylko hodowcy tutaj zaznaczymy bardzo istotną rzecz, że no nie wszystkie dzieci są dawane do lotów, bo ja uważam, że takie gołębie powinny trafiać bezpośrednio do rozpłodu. No jak żeśmy po prostu się dowiedzieli, co te gołąbki umią i szczególnie co te gołąbki dawają z tej rodziny, żem zaraz do po prostu odkładał do rozpłodu. I w tym momencie teraz... A wnuk jeszcze byś sprawdził ile razy? W momencie jest około 40 dzieci w rozpłodzie po 557. Wnuki nie wiem. A masz tam może jakąś możliwość zerknąć? Ile wnuków było? Nie, ile wnuków zrobiło pierwszy konkurs? Aha. Bo dzieci mówisz 12 razy pierwsze. 12 wnuków, ale nie są jeszcze aktualnie, ale wnuków są około 80. 80 razy pierwszy konkurs? Tak. No to hodowcy, no to robi wrażenie. No a prawnuki? No to pewnie koło 100, bo łączna liczba daje 200 pierwszych konkursów. No. Czyli 200 hodowcy razy pierwszy konkurs, no to jest ogromny sukces. Jeśli 2-3 loty, to prawnuki mają no, jeszcze więcej. No tak, no bo w każdym oddziale się odbywają loty, a między nimi właśnie wszędzie płynie ta krew, tylko ty dopiero pewnie, Denis, to jakby potem na koniec sezonu robisz taką statystykę. Tak, do końca sezonu. I można mam czas i... No i można powiedzieć, dużo po prostu wyników nie znam, na przykład z Polski wyniki, które zrobiły pierwsze konkursy wnuk albo prawnuk, no bo tam nie patrzymy na listy, by to trzeba było wszystko kontrolować. A pytać nie pytamy. To są tylko wyniki, co Denis ma dostęp do tych list, co umiał wyciągnąć. Nie? To już wystarczy tej pracy i tych pierwszych konkursów. Witamy hodowców na aukcji portalu Pigebook. Roland i Denis Faber. Hamburg to aukcja jedyna w swoim rodzaju ze względu na to, że tylko 4 gołębie, gołębie wyjątkowe z gołębnika rozpłodowego, które były przygotowane do dalszej hodowli. Pan Roland i z Denisem nie mają gołębi w obecnym czasie na sprzedaż, więc wyciągnęli coś unikatowego z gołębnika rozpłodowego. 4 tylko gołębie, z czego na aukcję idą gołębie 2, bezpośrednio wnuki 655, czyli najlepszego w historii, trzeciego najlepszego gołębia rozpłodowego, ale mamy jednego wnuka do Tysona, czyli drugiego w historii waszej hodowli najlepszego gołębia rozpłodowego, no bo pierwszą najlepszą w historii była ta samica 557. A tu w przypadku samców Tyson był najlepszym samcem rozpłodowym, następnie 655. Panie Rolandzie, tu mamy bezpośrednio wnuka, tak, do Tysona. Tu mamy wnuka Tysona z numerem 681. Tak jak już wspominaliśmy, jest to wnuk Tysona po ptaku 459, który już nam dużo super gołąbków dał.
A ten ptak 459 wywodzi się od Tysona, ojciec jest Tyson, a matka to jest Black Pearl von Hadi Krieger. Black Pearl Hadi Krieger jest znana na pewno na cały świat, bo aktualnie lecą tam gołąbki i ceny na licytacjach takie, że nie można albo rzadko idzie zapłacić. Na dole jest siostra 655, matką tego gołąbka, o numerze 936. Matka tego gołąbka 936, no wywodzi się, no tak jak 655, jak to jest siostra, po 557, a do 557 już nie warto na ten temat rozmawiać, bo to jest ten gołąbek, który jest najbardziej znany u nas w rozpłodzie. 557, czyli samica najlepsza rozpłodowa, to jest w tym przypadku babka. Tyson jest również dziadkiem tego gołębia. To jest rodzina, w rodzinie sparowane. Dokładnie. Ja tu chciałbym hodowcy zaznaczyć, że na chwilę obecną no nie wyobrażam sobie lepszego kandydata do zakupu hodowli Rolanda i Denisa Faber, jeżeli chodzi o tak mocny imbret. Bo nawet dodam takie słowa, że w momencie, gdy tego gołębia dawaliśmy tu do filmu, pan Roland powiedział mi takie słowa: Wiktor, to jest gołąb, który jest najlepszym kandydatem na gołębia rozpłodowego. Jeżeli ktoś go kupi, będzie miał z niego ogromną pociechę. Taka jest prawda. Tak hodowcy ten gołąb wygląda, jest to gołąb niebieski, taki delikatnie, takie ma centki, widzę. Tak, małe centki. Jest to gołąb z takimi centkami. No i jeszcze na koniec, jak jeżeli chodzi o budowę, no to mi się wydaje, że no budowa faworyt. Moim zdaniem jest super, myślę, że ludzie, którzy wezmą go do ręki, potwierdzą. Wy macie w swojej hodowli bezpośrednio córkę Black Pearl? Tak. Wow, to tak naprawdę na chwilę obecną jedna z najbardziej rozchwytywanych gołębi za sprawą pochodzenia i wyników i wygrywanych lotów, tak, na wspólnych gołębnikach. Tak. Wow, szacun, bo tutaj akurat w tym hodowcy pojawia się babka tego gołębia, to jest córką właśnie Black Pearl bezpośrednio, tak, od Hardiego Krugera. Tak. Wow. Także hodowcy zapraszamy do udziału w aukcji. Pierwszy gołąb, ale naprawdę taka petarda, bo jest to wnuk do Tysona, czyli najlepszego gołębia rozpłodowego Rolanda Denisa Faber, samca, i wnuk do 557, czyli najlepszej samicy rozpłodowej w historii, która zbudowała to wszystko. Tak. A w sumie matka to półsiostra. Tak, to jest pół, do Tysona. To jest półsiostra do Tysona, siostra 655. Dokładnie. Także tyle. Rodzina, jeszcze raz rodzina. Dobry lot, hodowcy, i zapraszamy. Dziękuję. Tak, tutaj jest gołąbek z numerem 821. Ojciec jego był jeden z naszych najlepszych lotowych gołębi. Leciał w jednym sezonie 3 pierwsze konkursy. Jest to syn 655. No a jak już żeśmy wspominali, 655 jest podstawą naszego gołębnika hodowlanego. Matka 769 tak samo leciała super i z tego powodu znalazła się też w gołębniku rozpłodowym. Jest to z jednej strony i z drugiej strony linia 557. Także hodowcy, w przypadku tego gołębia powtórzy się historia, z tego względu, że 655 najlepszy obecnie gołąb rozpłodowy. Ojciec tego gołębia, którego pan Roland teraz w ręku trzyma, jest gołębiem, który zdobył 3 razy pierwszy konkurs. W jednym sezonie, czyli mamy na aukcji dziecko o numerze 821, które jest synem, no, asa, jakby nie było, który już u was się pokazuje, z czwartym asem RV. A 655 jest dziadkiem do tego gołębia, a od dołu mamy gołębie właśnie z tych bazowych, podstawowych gołębi, między innymi tak samo z czwartego asa RV. Tak. Siódmy, trzeci i tak dalej, więc hodowcy zapraszamy. Jest to niebieski samczyk o numerze 821. Także zapraszamy. Tak, następnym gołąbkiem to jest gołąb z numerem 811. Jest to gołąbek, wywodzi się
Jego dziadek jest drugim ptakiem najlepszym w Niemczech. Jego ojciec dał nam już naprawdę w tamtym roku na przykład samiczkę, która leciała 3 pierwsze konkursy. Matka jest to Schwester Marieke van der Abele Blixen, która naprawdę, ta siostra od Marieki była sprzedana no, za kilkanaście tysięcy do Chin. No a tą to zostawiliśmy dla siebie, bo naprawdę jest warta tego, żeby tu była. Matka tego gołąbka jest to siostra olimpijki, córka 655, bo olimpijka wywodzi się też ze 655, to jest momentalnie nasz najlepszy samiec rozpłodowy. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Trzeba dać do rozkładu i spróbować. No dokładnie, właśnie choćbyśmy kolorowy rodowód prezentowali i kolorowego gołębia, to i tak największym przełożeniem ma po prostu sprawdzenie go w rozpłodzie. Hodowcy pan Roland Faber i Denis, dając na aukcję gołębie, powiedzieli, że nie chcą dawać gołębi 30, nie chcą dawać gołębi młodych, tylko coś, co będą też gwarantować za jakość. Więc dwuletnie gołębie, jeżeli tutaj spędziły w tej hodowli w rozpłodzie, to nie jest hodowla rzędu 150 par, to jest hodowla rzędu kilku gołębi. Więc naprawdę... No, to są gołąbki, które były przygotowane, żeby teraz w tym roku poszły do rozpłodu. Także oto tak się ten gołąb prezentuje. No i w przypadku tego gołębia ja jedynie co chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że jest to wnuk do 655, czyli obecnie najlepszego gołębia rozpłodowego w waszej hodowli. Tak. Najlepszą samicą rozpłodową była 557, czyli babka 655. Tak. Następnym gołębiem rozpłodowym najlepszym był Tyson, ale Tyson nie znosi jajek tak samo jak 557. Więc trzecim w historii najlepszym gołębiem rozpłodowym pana Rolanda i Denisa Faber jest 655. Dziecko 655 jest nierealne do zakupu, więc tylko możemy zaprezentować wam wnuka, a to jest właśnie jeden z nich na aukcję. Także hodowcy zapraszamy. Tu jeszcze tylko zaznaczę, że jest to wnuk do Zeusa. Tak. Równocześnie. Także zapraszamy hodowcy do udziału w aukcji. Zaczynając od ojca tego gołąbka, jest to linia 557. Dziadek od niego dał super gołębie już u nas. Jest to syn 655, a matka, babcia leciała 3 pierwsze konkursy u nas. U dołu jest matka tego gołąbka. Jest samiczka z numerem 1255, która 2 lata po początku leciała 13-12 konkursów u nas. Są to gołąbki nie z papierami, to są gołębki z wyczynenia. Czyli z wynikami. Czyli z wynikami. Tutaj hodowcy, tak wygląda, tak się prezentuje rodowód, który będzie widoczny na aukcji, a gołąb, no jak wygląda? Jak się hodowcy prezentuje gołąb. To co zaznaczamy, są to gołębie z 20 rocznika, czyli już gołębie no, znacznie starsze. Wszystkie 4 to będą samce. Wszystkie 4 są samcami. W przypadku tego gołębia i jeszcze innych, które się na aukcji znajdą, słowa, które użył pan Roland, to tylko to, że Wiktor, te gołębie chciałbym, żeby trafiły do super hodowców, bo ci hodowcy wykorzystają ten materiał i potencjał. Także tak. 4 hodowcy gołębie, ale gołębie wyjątkowe. Także zapraszamy na aukcję Pigebok, a zaraz prezentujemy następnego gołębia. Zapraszamy.